Okej, teraz tak. Nie wiem, Oculus, Reddit. Czy jest wiadome, co pan Marek robi? Oculus Quest, na którym ja byłem w sumie? Taki bajzer, jest 15 subreddów o VR, ale wszystkie są beznadziejne. Marcin coś znalazł. Dziękuję, już patrzę. Że czekaj, subskrybentów nie widzę. Widzę, ale to są chyba tubowi, tak? Cytron, szanowny panie Cytronie. Among Us VR. Ty, launch trailer? Jeszcze raz? Launch, launch? Launch, czyli kiedy? Launch to jest już teraz, tak? Launch, czyli... Ty! Listopad. Dobra, okej, dobra, są dobre wiadomości. Czyli nie na wakacje, nie na ten listopad, czy te wszystkie syfne gry. Dobra, w czwartek, miliony dzień tygodnia. Od teraz. Premiera Among Us VR. Dobra, zobaczmy, czy jest u grubciola. Lunch jest przed obiadem. Właśnie ten, kurde, no, nas były zawsze trzy posiłki. To jest tam amerykańskie ujęcie. Jest, znaleźliście życzenie, ale czy podali datę? Holiday 2008, usuńcie to. Usuń to na Boga. Uwaga, hej, pizza w ręce i... Magierman pytał 20 lat temu o WW3. Zaraz odpowiem na to pytanie. Bardzo ładny zwiastun. Nie żeby nie ogrzenie było wiadomo prosić wszystkich. Ty, czy to nie jest śląska czopka? To? Nie, uszka. November, pre-order. Among Us VR. Pre-order now. To oznacza jedno. To znaczy, że jest cena. No, MetaQuest, Steam VR. Gdzie jest pre-order now? Śledzę ich wszędzie. Za 10 dolarów? Dokładnie, za 1000 złotych. Super, ciekawe czy jest crossten. Nie wiem czy kupisz na... Nie, na Sowę kupię też na Questa. Jezu, 10 dolarów. Kiedyś to by było tyle co nic. Nie? To by wam, kupiłbym wam wszystkim kiedyś. Nie, żartuję, ale nie, ale ten, może komuś. Tak, bym kupował kolegą. A teraz to kurde. Sprzedam samochód, może w listopadzie resztki zostały z niego i ten... Ciekawe, czy jest jakoś zintegrowane z resztą wersji. Dobra, i to było... Ha, to jest to, ale... Tak, to jest bezsensowny jakiś, tak? Czekaj, nie, 30-70 tysięcy użytkowników? Nic nie ma. Wiadomości. Nie wiem, gdzie jest ta... Zaraz, może na... Jak się nazywa? Road to VR. Jest ta stronka. Jedna to jest Road to VR, druga jeszcze jest jedna. Że Marek teraz gada. Meta ujawnia pro kontrolery for Questa i kompatybilne
Z Questem dwójką. Ty, czekaj. Co to znaczy? One z tego, co zrozumiałem, mają kamery. Tak, i można wreszcie sobie dać go gdzieś tam na pupę i będziesz, nadal będziesz śledził. Czyli Quest Pro i Quest 2 będą współegzystować, aka koegzystować. Jako linia wysokiej jakości headsetów. Ma trzy kamery, które same trakują. Są mniejsze. Nie muszą mieć zasięgu wzroku headsetu. To brzmi super dobrze. Ciekawe, jak jest z dokładnością. To jest genialne, to jest wspaniała technologia. Czy mi też oszukali betą? Ten, baton miał, był w becie jakby co. Ale to beta, to wiesz, to nie ma radości. Beta to jest jak granie Star Citizen, to testujesz. Tak? Czujnik ciśnienia. Czy tam nacisku, naściskanie. Bla, to tam, nie wykorzysta tego nikt. Końcówka stylusa może być odczepiana. Końcówka. Co on tutaj robi? Aha. Możesz obrócić ten. Spoko. Fajne. Tak? Niech teraz tylko meta upadnie i sobie głupi ryj rozwali. I ten, fajny. Końcówka. Ciekawe, co on robi przez końcówkę. To jest jakiś filmik śmieszny. Może go obejrzyjmy. Jest jakaś muzyczka. Jezu, na Giphy to wrzucili? Dobra, na Giphy kata. Czekaj, a czy była cena tego? Jeszcze raz. To nie jest cena, to jest cena nowego Questa Pro, tak? Czekaj, ale... Będzie odsprzedawać się za... Kupiłem Questa chyba za 400. Dobra, czyli rozumiem, że skoro sprzedaję już te całe kontrolerki, to będzie info o Questie Pro. Czy Starek się zawiesił? Nie wiem, co ty? Patrz, kto to jest. Nabijam czas, że Blizzard mi nie wiem, co tam. Widział, że gram jeszcze. Czyli ciekawe, jak kontrole są za 300, a całość jest za $350, nie? Czy okulary nowe są za $50? Zobaczmy, droga do VR. Co jeszcze? W ogóle jest szajba. Te questy się sprzedają lepiej czy na poziomie konsol nowej generacji, czy konsol, tak? Jakieś miliony miesięcznie. HTC coś chce zrobić. Przecieki pokazujące to chyba stare. Ty, to w ogóle ta strona jest zdechnięta. Tak? Jest teraz nowa jeszcze. OpenVR? Kurde, nie pamiętam. Followuję obydwu. Wiem, że oni są już jacyś... Road to VR jest jakoś lekko padnięty już. Ale jest jeszcze jedna teraz strona na topie. Oni współpracują z Flat Screen to VR. Że Quest to HoloLensy. Czy dzisiaj tnie stream? Tnie stream, niestety. Będę się widział z Nvidia niedługo. Spróbuję ten laptop wynieść w końcu. Okay, Road to VR. Jaki jest tam? VR News Site. Zobaczmy, czy takie coś działa. VR Scout, Road to VR, VR Upload VR. O, oni byli bardziej na bieżąco. Ty. Goście dostali MetaQuesta Pro. Ciekawe, czy ktoś z Polski dostał. Zuckerberg. Chce sprzedawać. Prawacy to przewidzieli, ostrzegając przed lewakami.
opaski neuralne i że za 6 lat będą popularniejsze od klawiatur. Okej, okay. To jest dobre, bo od razu clickbaita usunęli, te 300 dolarów. I tam trzeba było klikać, tu wie, że 300 dolców chcą za te 300 dolców, jeszcze raz. Upewnijmy się, może jest błąd w tym, w kantorkach. Nie wierzę, jest niemożliwe. Quest Pro, spec ten. Co ten Soulshibo tutaj reklamuje? Kurde. Dobra, Mark Zuckerberg, szanowany biznesmen, coś tam gada w 2019, bla bla bla, co to jest, o, usunęli? O, prywatne. Ideą opaski, zegarka, bransoletki, sparować się z okularkami, aha. Czy Marek wymyślił opaski? Jezu, ale to wszyscy szury oszaleją. Marek sprzedaje nam kajdanki VR-owe. Pa. Możesz zrobić tak. Ciekawe. Quest Pro, wrażonka. Czy jest jakiś filmik, czy wieśniackie tylko opisanie? Color pass-through, czyli to, że widzisz otoczenie siedząc w okularach, jest w Pico 4. Pico 4 jest nadzieją niezaczipowanych, tylko tam zaczipowują cię z kolei Chińczycy. Ergonomika, to nas intryguje, nazywa się foveated rendering. Jeszcze raz, jakość wizualna 2160x2160. No i właśnie, marginalna. Teraz, to jest Pico czy to jest... Nie, Quest Pro. Czekaj, teraz mówią, że Quest Pro nie ma, nie ma, Jezu, czytać trzeba. Jest niższa niż Pico 4. A, sorry, myślałem, że 2.1.16 będzie ten. Wszystko wygląda lepiej niż na Questie 2. Aha, te właśnie legendarne pancake lenses. Nie miałem tego nigdy do żadnego aparatu. Chyba miałem. Nie zwróciłem uwagi, że to jest ciekawe. Patrz. Płaskie. Tylko jak to się ma w kontekście tego, że to się używa do oka? Ciekawe. Ludzie mówili, że Pico 4 jest dużo bardziej ostry, wyraźny obraz. I właściwie ten obszar, gdzie jest wyraźny, jest dużo większy. Tak, soczewki z naleśników. Dziękuję, Xerxes. Jakieś mini LEDy. Jest szersze niż Quest 2, ale nie wyższe. Spoko. Rozszerzona rzeczywistość. Blokowanie światła. Kurde, takie te wrażenia są sranie in the banie. Ergonomika i ulepszanko. Nowe kontrolery. I co, jest jakiś kolejny ten post? Kurde, dziwne te wrażenia. Trzeba pewnie przyznać się z początku do końca, ale... Takie se... Papa San Baba, czy opłaca się brać Questa? Czy coś lepszego? W tym budżecie nic lepszego nie znajdziesz. Pico 4, ale Quest jest dopakowany, tak? Masz, no wiadomo, kupujesz Pico 4, żeby szanować ludzi i ten. Okej, okay, czyli to są te mini LED versus LED. Z ciekawości poczytam. Domyślnie 90, nie przewyższa odświeżenia 120. Pancake'i. Pole trochę szersze, ale to jest detalicznie. Separator.
Lepszy, ktoś ma szeroki łeb, to spoko. Lepszy pro... Nie, ten sam procek. Nie wiem, co to oznacza. Nie, dobra, lepszy. Snapdragon XR Plus. Cokolwiek to znaczy, pewnie więcej RAMu czy czegoś. No i to, śledzenie oczków i mordki. I o tym nie piszą. I to jest bardzo słabe. To jest najciekawsza rzecz. Natomiast to, że się same śledzą, jest bardzo podniecające. Ciekawy temat. Czy nie oglądam na żywo Marka? Nie, no co tam będzie? Jeszcze raz. Co to jest? To jest prognozowana cena, tak? To nie jest prawdziwa cena. Sekundę. Nie. To jest niemożliwe. Mamy kryzys. Tak? To jest niemożliwe. Okej? Okay. Podali właśnie na streamie. Patrz, źle usłyszałeś. Tak? Zaraz się znajdziemy, gdzie to będzie. Gdzieś na 100 jest właściwa cena. Tak, not like this. Sekundę, zaraz. Gdzieś na 100 jest poprawka. 1500 pewnie jest dla 15 osób w firmie, bo to jest dla biznesmenów, tak? Więc się zrzucimy w 15 po 100 dolarów i będzie. Tak, dokładnie, w złotówkach. Tracz, też źle usłyszałeś. Pan Marek nigdy by czegoś takiego nie powiedział, ok? Nie ma tego, 1500, ile to by, tak załóżmy, tak z ciekawości, ile to by było? 1500, zobaczmy, PLN. Sekundę. Ale nie, chciałem na samochody patrzeć. Auta nowe i używane taniej. Zobaczmy. Jeszcze VAT. Co ty mówisz? Jaki VAT? Jaki podatek? Czekaj, odświeżmy to. To jest spokojnie. Road to VR. Nie. My szukaliśmy w świecie uploadu. To powinien odświeżać z dnia na dzień. Ręce położone, specyfikacja Questa Pro plus featurey. Dobra, tutaj jest ciekawszy artykuł, bo jest o face trackingu. I jest, czekaj, 25 oktobra. Zacznijmy od dobrych wieści. Czekaj, to jest to, co czytałem już, mam nadzieję, że nie. Patrz, Blue Touch 5.2 jest. Ciekawe, czym się różni. 3 mikrofony. Batera z tyłu. I aż 2 godziny pracy na baterii. Ciekawe, o co tutaj chodzi. Pewnie go po prostu podkręcili. Ciekawe. To jest na papierze. Ciekawią mnie strasznie te pancake lensy. One są w Pico 4. Pico 4 kosztuje chyba 440 euro. 400... Czy to jest ten sam? Nie, to jest jakiś z plusem. Pytanie, czy ten plus oznacza, że jest, widzisz, więcej RAMu? Czy plus oznacza coś innego? W sumie są strony versus... nie wiem, która strona jest najlepsza. Dawno nie porównywałem niczego. Qualcomm Snapdragon XR2. Weźmy samego, bo to pewnie gdzieś musi być recenzja. Możliwe, że chodzi tylko o ten. VR Compare porówna ci headsety. A my chcemy jakiegoś, coś w stylu, jakie są strony komórki, chociaż, kurde. Snapdragony. W ogóle nie ma wzmianki o nim. Damy z plusem jako znak. Nie wiem, gdzie tego szukać. Czekaj, na mecie jest 1800 euro. Jeszcze raz. Co to za liczby są w ogóle? Więc tak, 440 euro mogę strzelać. Mogę się mylić. Kosztuje Pico. I to jest... Jezu Chryste. Ile by musiał kosztować, żeby kosztował tyle? Tak już z ciekawości. 2137 euro.
A, tyle co nic. Trochę tam Glapiński coś powie i ten. I teraz ktoś mówił, że ile 1800 euro tu PLN Meta Quest Pro. Zobaczmy, gdzie strona. Wired to. Nie ma strony mety. Z meta.pl, meta.com, meta. Meta. Wydaje mi się, że Marek. Jemu też przyjemnie odwaliło, tak? Że robi headsety. To jest spoko. No są. Coś popycha. I teraz tak, bym chciał kupić sobie. Nie jest to strona PLN. PLN, dobrze. Quest Pro jest. Zamawiamy, że będzie recenzja. Kurde, taki ładny. Muszę przyznać, że jest. Nawet nie jest ciasny. Zakładamy, że jest, ale jest cieniutki. Że euro to chyba taniej. Uwaga, już specjalnie dla Was wpisuję w przeglądarkę 1800 euro. Jakby to były dolary, trzeba mieć 8724 versus. A zresztą, stać mnie. Otworzę kolejne okno i wpiszę. Za tyle mniej, za dużo mniej. Kupiłem laptopa, który mi do dzisiaj służy, jestem z niego bardzo zadowolony. Co mam teraz zrobić? Meta Quest Pro, czy jesteś gotowy? Tyle możliwości, specyfikacja techniczna, opowiedzą coś fajnego. Transformatywna, rozszerzona rzeczywistość. Naturalne wyrażanie. Dobra, dziennikarze. No nie, to są ten Among Us. Przynajmniej Among Usy nie zdradzają Polaków. Quest 3 za rok, oby wtedy było ten dolar za ten 2,20. Pancake lensy, specyfikacja szersze, większe. Mini LEDy. Pojedynczy panel. Ciekawe, ten cały Pico ma osobne panele. Szczerze nie wiem, co jest plusem, co jest lepsze. To jest bardzo ciekawy temat. Czy by mieć dwa osobne panele, czy jeden? Wydawałoby się, że jeden, bo leci pewnie jakaś jedna magistrala. Super ciekawy ten. Aha! Dobra, to jest plus, który nie rozważałem. To sprawia, że wewnątrz jest dziura. Jest dużo nieużywanej przestrzeni, więc sporo się marnuje z tych. Więc Pika może być ciekawszy i ostrzejszy, ale nie wygląda jakoś na porównaniach. To jest tylko dwa. Zaraz, 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 zaraz. Dobra, okej. Okay. Kto to napisał? Mulder, masz rację. Czy okej, okay, czy jest tak samo? Pro ma osobne panele i dowolne ustawianie. Okej. Okay. Okej. Dobra, to teraz ma sens, że będzie odczuwalne pole widzenia szersze i tak dalej. Teraz tak, szerokość oczów. Każdy ma inne osobne. Automatycznie rozszerza. W Questie 2 była bieda. A tutaj jest ten. To się Rysław narzekał na to. Teraz tak, XR2 Plus, tak. No dobra, XR2 ma RAM na górze chipu, a XR2 ma z boku. I lepiej się termicznie rozszerzy. Okej, okay, czyli to jest to samo. Ale więcej RAMu. Ciekawe, jak się przekłada. 50% więcej mocy. Tak. Kocham to. Dysk 1000.
Czemu nie 100 więcej mocy, skoro jest dwa razy więcej? I kolorowe przejściówki, to jest słodkie. I teraz tak, śledzenie oczów. To jest najbardziej podniecające. Tak, tak, teraz dokładnie. Lepsze są dwa w tym ujęciu. Teraz sobie zdałem sprawę, mówimy o VR-ze. Jest. Foveated rendering. Jakiś tam szef mówi. To daje relatywnie mniejszą optymalizację. Ciekawe, co to znaczy. Nic to nie znaczy. Lepsze audio. Bateria jest teraz z tyłu. Bezprzewodowanie powinien być jakiś ten dock, tak? Kurde bellissimo. Tragedia. Chcę sobie włączyć podgląd miniaturek. Czemu tak źle? Czemu na... Ach. Czemu nam to zrobił? Co jeszcze mówi Marek na tych? Czemu nie dał za 300 zł? Że stać go, ma tyle pieniędzy. Że to nie jest dla ludzi. Tak, słusznie Marek mówi. Tak, że to jest dla tego. To jest dla Bezosa, żeby sobie mógł robić porównania. Czyli tak, Among Us. Potem jeszcze było jedno ciekawe wiadomość, że goście od czego to robili? Z Walking Dead'a robią jakąś nową grę. Chciałbym, żebyś umarł. Czemu? Ja, misja rozszerzonej rzeczywistości za darmo. Opaski. Najpierw, jak on się nazywa, Jensen, potem Bezos, przepraszam, Marek. Wysokiej jakości komfort, kompatybilność wsteczna, wszystko z Questa ci działa, multitasking, dokujący dock, poziomy immersji. Taka nawet ładowarkę daje. Bez kabelka. Że Markowi spadła akcja. To. Teraz tak, co to jest? Ty. Odczepiło się coś temu headsetu? Ty śmieszny moment, tego nie rozumiem. Wymienne końcówki, jak w PlayStation 5, że możesz sobie wymieniać te boczne panele? A to? A... Antyrefleksy. Zaślepka. Aha, ochronka. Aha, ochronka! Dziękuję, dobra. To super. Strasznie też kłacą, ciekawe. A to? Kontrolery mnie bardzo ciekawią. Najwyżej sobie na pocieszenie sprzedam rower i kupię kontroler. Co tam? Stalkerowski uważa, chce, żeby PSVR 2. Boże, wiesz co teraz, wiesz co jest najgorsze? Że małpy małpują. Teraz jakaś pała z Sony. Zobaczy, że Marek daje Questa za 1500. Że zwykłego Questa 2 daje za... Ile już teraz kosztuje w Polsce? No powiedz mi, czekaj, zaś ci powiem. Zwartiuję. Odśwież mi to porządnie. O, obniżka jest akurat. Tak? No, taka z litości. Za 400. On to da za 1000 pewnie, to Sony coś tam. Przecież nie, nie może, za 500 da pewnie.
Sony czeka, Sony się nie spieszy, tak? Ludzie nadal kupują te konsole nawet po podniesieniu cen. Jest taki ładny widok z góry. Patrz, jaki wielki. Kurde. Strasznie ciekawe to jest. On tak był relatywnie mniejszy niż te wszystkie głupie, kurde, Vive'y i tak dalej. Bo to jest tylko osłonka. Kwintesencja jest tu. Ciekawe. Ile procent Polaków korzysta z VR-u? Nie, to nie dla Polaka, to jest ten... VR to jest immersion, powiększacz immersji. Aha, jeszcze są VR chatowcy, czyli furasy, ale im to dużo nie da. Czy Quest 2 najlepszy? No niestety, nadal. Cało na szczęście jest Pico. Jeszcze pan Gruby coś robi. Gruby robi też jakiś headsetik i też jakąś tam interfejs, żeby się mózgu, żeby sobie wpiąć mózg. Ciężko po prostu. Mateusz zrobi tarczę 8.0. Ty, jakby zrobił tarczę jak rok temu, ale sobie nakupowałem rzeczy wtedy. Kurde, bym sobie kupił ten rower i ty napiszę do niego, żeby zrobił ten. Wiesz, co jeszcze ma być preferot? Mają być przecież te refundacje od Niemiec, tak? Nie po to dziadek umierał w obozie, żebyś ty sobie nie mógł kupić Tesli teraz. Może teraz myślą o tym, może Marek wie, tak? Goyum knows. Marek nie bez powodu jest, jakim jest, i Marek może wiedzieć, że Polacy dostaną dopłaty, tak? A właściwie reparacje. I teraz widzę, że mamy brakujące nam dokładanki. Jak i każdy Polak wtedy, co to dla takiego Polaka będzie 1800 euro? Jak dostanie 100 tysięcy na główkę, to miało być? Jaki jest najlepszy headset? Quest 2. Że od Norwegów miało być. Tak, Norwegowie mieli nam pomóc. Norwegowie mogliby, tak? Projekt kup Polakowi Questa Pro. Tak? Jaka ładna animacja. Patrz, jeszcze raz. Czekaj, trzeba zjechać ten i... Najpierw lewy, potem prawy. Tak się układają. Ty, Wałęsa też miał dać. Ty, Jezu, Wałęsa jakby teraz dał. O kurde. Jest nadzieja, tak? Dobra, zachowajmy to okienko, bo tylko się człowiek... 1500. Nie wiem, jak to skomentować nawet. Kurde, 1500. Właściwie co ja gadam? Nie jest 1500, to jest 1800. Że pro jest dla biznesu. Każdy jest biznesmenem. Ej, teraz, w tych czasach. Kurde, dziecko, trzeba zrezygnować z latę. Ale tak, $10 za ten. Tylko jedyny minus to jest... Ty, zaraz. A myślałem, że jedna... Myślałem, że na niepodległość Polski będzie akurat. No nic, szkoda. Czekamy. Odświeżmy jeszcze raz uploada, czy coś fajnego weszło? Coś jeszcze było? Jakieś fajne gry, Marek? Czy Marek już skończył gadać? Czy kupię z donate'ów? Nie, co ty, skąd? Na ogrzewanie idę donate'y. Jedzenie. Czekaj, dodał nogi do VR-u. Jest gdzieś ten strumień do obejrzenia? Przepraszam, macie linka? Pewnie na jakiejś mecie, srecie, nie? Czy na normalnym? Subskrypcje są ok, tylko Trasek ma za nie sprawić, że czat będzie konkurencją dla Twittera. A jakoś mu to nie wychodzi. To jest długa historia.
So if your legs are under a desk or if your arms block your view of them, jakoś lepiej wygląda. Your headset can't see them directly and you need to build an AI model to predict your whole body position. And this really needs to work reliably. So it just feels natural. Jakie gówno. Będę szczery. W tych firmach, co pracowałem, to był rak totalny, takie coś. Experiences they want to create. That's coming next year too, and I'm looking forward to seeing what all of you will do. Thanks for stopping by. We have a lot to do, so I'll see you in the next review. Great. See ya. Avatars are going to be central to how we express ourselves in the future, and this is a unique opportunity to build some really interesting things at the intersection of expression, social interaction, creation, and commerce. With Horizon Worlds and Workrooms, we're already starting to see early glimpses of what this social metaverse could look like. Just check out some of the things that are happening already. Creators are building social spaces, like the Soapstone Comedy Club, mm-hmm. a stew, a hip-hop recording studio, o mnie jedną rzecz. Dope World, and a whole lot VR czata. And as this social-first platform takes shape, we're thinking about the virtual space that you will call home. When you first put on your VR headset or open Horizon, you're gonna land in your own personal space. Somewhere that you can design and decorate and make your own, invite your friends to hang out, get work done, or just relax and use it to jump into any experience. All right, now let's take a look at what's next. With Quest Pro, our next generation avatars, dobra, dlatego zrobił to, żeby nie było go widać. Tak, dokładnie, fuj. Looking towards the future, the last set of experiences that need to get built is augmented reality, where you see digital objects overlaid perfectly on the world around you. Now, the fundamental technologies across the stack to build full augmented reality glasses are coming together. The waveguide displays, sensors, silicon, AI, and more. I've seen a lot of these pieces working in the lab, and it's awesome. Now, I think that this is some of the most amazing technology in existence right now, and it's going to be really neat to see it come together into products over the next few years. Other pieces are coming along nicely too, like our Spark software that's already being used by creators to build AR experiences that more than 750 million people engage with monthly in our mobile apps. And developers are going to be able to start building a lot more mixed reality experiences on the path to full AR using Quest Pro. Now, one thing that makes AR so hard is that the form factor needs to be something that you wear outside, around other people, and potentially all day long. And that's different from where VR is today. Glasses need to be relatively small to look and feel good. So we're approaching building augmented reality glasses from two different angles. The first is building out all the technology we need for full AR glasses and then working to fit it into the best glasses form factor we can. The second approach is starting with the ideal form factor and working to fit more and more technology into it over time. And we took our first step forward on this last year when we partnered with EssilorLuxottica to introduce Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories are our first ever smart glasses. You can take photos and videos, share them to Instagram, listen to music, or even take phone calls. Dobra, nie warto go oglądać, tak jak myślałem. Of these glasses that people already know and love. To jest meta sranie w bani. Liczyłem, że wykazał jakieś gierki, coś tam. The first product to come from our partnership. And to talk more about what's coming, let's catch up with Rocco Basilico, the Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica. Hey Rocco, great to see you again. Great to be back, Mark. Ray-Ban Stories had a fantastic first year. When Meta introduced a beautiful pair of glasses with superpowers. And we keep launching new software updates to make this a sketch to you. Soon we are launching the ability to call or text on Ray-Ban Story with your existing phone number, so you can stay connected and stay in the moment hands-free. We are also rolling out Spotify tab playback, so you can listen to music on your glasses more easily. You can tap and hold on the side of your glasses to play Spotify.
want to hear something else, tap on old again and Spotify will find something new. Co, sorry, się przewinęłam niechcąco. O Jezu. Dobra, Karmaka trzeba potem nas pokryty zaraz. Dałem zaraz, miało być. Czy skończyło już sekundę? Czy dałem, następne to nie było wyrównanie. To było przewinięcie do poprzedniego sprzed roku. Jezu, dobra. Okej, myślałem, że to będzie dogoń do bieżącego. A lot of the underlying technology for the future of computing is still in the research phase. But we have working demos of this stuff and it's pretty mind-blowing. And it wouldn't be Kinect if we didn't share some of that with you. So let's start with one of the technologies that we think is going to be really important for the future. I've talked a lot about neural interfaces in our research on EMG before. And we now have a working demo that lets you control an AR or VR device with motor neuron signals. I'm not going to show you the headset this year, but here's what I'm seeing while I'm using this. Just the gentlest flick of my thumb to check my messages. Another quick movement I can answer while I'm on the move. Now the goal here is to make these interfaces faster. Bo taka książka, nomen omen Ziemkiewicza, nazywała się Pieprzony los kataryniarza. To jest, widzę, to jest dokładnie to, o czym tam pisał. The future that all that new technology is creating is one that will change the world every bit as much as personal computing and mobile did. Yeah, and a big part of this is going to be building next generation interfaces like the neural. Dziękuję, Czorg, za rady. Sorry. That's right. And there's an important lesson to be learned from personal computing. What we saw there was that the interface to the digital world, the graphical user interface, was what defined the user experience and opened up new possibilities. Our challenge is that GUIs just can't do the job for glasses that have to work in all the situations we encounter in the course of a day. Cieszę się, że Marek odleciał, ale ten, nie wiecie, dokładnie, 1800. Czemu tak zepsuł wszystko? Kurde. Czemu? Wszystko jest związane z tym, że nie ma szacunku dla Polaków już. Czyli tak, dobre wieści. Testy mogą zacząć się jutro pojutrze. Skoro today jest się znastało u nich, czyli może jutro. Co tam jeszcze? W Gierkowie nic się nie dzieje. Co jeszcze? Daj jeszcze. Nie, to straszne. To szkoda czasu.